Mówię zawsze prawdę. La vérité. Jak to było, zanim dostrzeżono nieświadomość? Podobnie. Lacan. Spotkanie z psychoanalizą. Freud przypomina nam, że to nie zło, lecz dobro jest źródłem i pokarmem poczucia winy. Realizacja. Czy znacie Lacana, który uchodzi za największego psychoanalityka od czasów Freuda? Kim jest? Uświadomiłem sobie w Wenecji na początku lat 70. Mój starszy brat, Jacques Alain, najwierniejszy student Lacana, w roku 1966 ożenił się z jego córką, Judith. Kilka lat później spędzaliśmy razem wakacje. Gdy nie mogliśmy wejść do jednego z kościołów, Lacan tak długo bębnił w zamknięte drzwi, że pojawił się zakrystianin. I nie dość, że nas wpuścił, to jeszcze oprowadził po wnętrzu. Pomyślałem wtedy, że Lacan ma dar otwierania drzwi, które nie bez powodu są zamknięte. Wiedziałem o nim wtedy tylko tyle, że urodził się w roku 1901 w mieszczańskiej rodzinie katolickiej. Był z wykształcenia psychiatrą, a jego doktorat, obroniony w 1932, wzbudził powszechną sensację i zainteresował surrealistów. Słyszałem, że był bardzo oryginalnym psychoanalitykiem, którego wykłady przyciągały niezliczone rzesze słuchaczy. Do swojej wiejskiej posiadłości często zapraszał szwagra, malarza André Massona oraz przyjaciół Balthusa, Giacomettiego i Picassa. Na własne oczy przekonałem się tam, że kupił jedno z najśmielszych dzieł w historii sztuki, Pochodzenie świata, Courbetta. Znacznie lepiej poznałem Lacana, gdy sam zająłem się psychoanalizą. Ale nawet 40 lat po wspólnej podróży do Wenecji nie zmieniłem przekonania, że był kimś niezwykłym. Chcąc się tą opinią podzielić z innymi, zrobiłem o nim film. Oczywiście nie tylko ja się na nim poznałem. Do rzeszy jego wyznawców wciąż dołączają nowi, urodzeni już po śmierci mistrza, która nastąpiła w roku 1981. Należy do nich środowisko skupione wokół pisma Le Diable Probablement. W pamięci i ikonografii utrwalił się jego obraz z lat 70. z cygarem w koszuli ze stójką. Ale nie grozi mu odejście do lamusa. Swoimi opiniami prowokował, ryzykując, że wywoła sprzeciw. Jego odwaga rzuca nam wyzwanie. W postaci Lacana jest coś, co zmusza do zadawania sobie pytań o swoje pragnienia, swoją osobę, styl, niepowtarzalność. Pod tym względem uważam go za diabła. Nie w sensie potocznego wyobrażenia istoty, która uosabia zło. Chodzi mi o diabła zakochanego z książki Jacques'a Cazotta, który sięga do głębi każdego jestestwa pytaniem. Que voi? No właśnie, que voi? Czego chcesz? Czego chcesz naprawdę? To pytanie Lacan zadawał każdemu, kto zgłaszał się do jego gabinetu przy ulicy Lille numer 5. Oto gabinet Jacques'a Lacana. Bardzo rzadko tu bywałam, będąc jego córką. Zależało mi na tym, żeby gabinet zachować. Nie z myślą o robieniu muzeum. Po prostu to miejsce zbyt wiele znaczyło dla każdego, kto przychodził do ojca i dla historii psychoanalizy, a nawet historii powszechnej. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient
Całe nauczanie Lacana bierze się z tego, co usłyszał w tym pokoju. Tuż po wojnie wszyscy razem mieszkaliśmy tutaj. Moja siostra spała na kozetce, ponieważ było nas bardzo dużo. W apartamencie o powierzchni 117 metrów kwadratowych mieszkaliśmy we czworo, rodzice, Laurence i ja, a przez pewien czas także masonowie, którzy wrócili z Ameryki. Laurence spała więc w gabinecie. Przed wyjściem do szkoły musiała pościelić kanapę, bo od 7 rano do późnych godzin nocnych ojciec pracował w gabinecie z Glorią, która, jak uważał, pomagała mu prowadzić praktykę. Do tego gabinetu przychodzili pacjenci nazwani analizantami. Poznałem kilkunastu spośród ich licznej rzeszy. Widywali Lacana przez lata, czasem codziennie. Spodziewałem się, że przedstawią mi jego autentyczny, choć subiektywny portret. Ze wszystkich relacji wynika jasno, że nic a nic nie przypominał urzędnika nieświadomości. Je ne savais pas. Nie wiedziałem, co zrobić ze swoim życiem. Czułem kompletną niemoc, gdy tymczasem otwierały się przede mną nowe i rozmaite, choć sprzeczne ze sobą możliwości. Brakowało mi woli, by je pogodzić. Postanowiłem pójść do Lacana. Postrzegano mnie, że są do niego niesłychane kolejki i że pewnie mnie nie przyjmie. Zadzwoniłam i poprosiłam go do telefonu. Nie sądziłam, że od razu weźmie słuchawkę i będę mogła z nim porozmawiać. Chciałam umówić się na wizytę. Kazał mi przyjść następnego dnia o 17:00. Chciałam zgłosić się na psychoanalizę do Anny Freud. Zaczęłam się nawet uczyć angielskiego. Psychoanaliza kojarzyła mi się tylko z Freudem i Anną Freud. Pomysł upadł, ale w Nanterre usłyszałam o Jacques Lacanie. Sądziłam, że znał Freuda i z tego brałam przekonanie o jego kompetencjach. W rzeczywistości nigdy się nie spotkali. Co w Lacanie robiło największe wrażenie? Nadzwyczajna łagodność. Niesłychane zaangażowanie, z jakim słuchał i z jakim nigdy wcześniej się nie spotkałam. Uważna obecność. Każde słowo miało wagę i znaczenie. Słowo Lacana czy pacjenta? Pacjenta. Nawet gdy opowiadałem o sprawach banalnych i codziennych, słuchał tych zwierzeń i przez sam fakt, że poświęcał im uwagę, czynił z nich cenny przedmiot, wart dalszej pracy. Znane są opinie, że Lacan był roztargniony, ale on naprawdę słuchał osoby, która do niego mówi. Lacan znał słowa ważne dla konkretnej osoby i wiedział, jak ich użyć. Trafiał w sedno. Z wypowiedzi wyławiał wyraz, zdanie czy problem i mówił: to właśnie gra panu w duszy, taki pan jest. Na tym panu naprawdę zależy. Wypunktowywał najważniejsze spostrzeżenia, dotykał meritum i sygnalizował, że to zauważył. Na pytanie: jest pan freudystą czy lakanistą? Odpowiadam niezmiennie: lakanistą, więc freudystą. Bo choć Lacan nigdy nie poznał Freuda osobiście, z największą uwagą przeczytał wszystkie jego dzieła.
W słynnym stwierdzeniu Lacana, że nieświadomość jest ustrukturyzowana jak język, pobrzmiewa echo freudowskiego odkrycia. Jak to możliwe, że dopiero Freud zaczął czytać sny, przejęzyczenia, dowcipy, tak jak rozszyfrowuje się zaszyfrowaną wiadomość? Proszę sięgnąć do tekstów, które Freud zamieścił w trzech książkach. Objaśnianie marzeń sennych, psychopatologia życia codziennego oraz dowcip i jego stosunek do nieświadomości. Przeczytacie w nich, że polega to wyłącznie na rozszyfrowaniu. Lacan nie tylko wzbogacił i rozbudował teorię Freuda, ale umiał też o niej rozmawiać z pacjentami. Co mówił o psychoanalizie na pierwszym spotkaniu? Powiedział, że koniec końców tak zawsze stajemy się postacią ze swojej historii. Psychoanaliza może ten proces przyspieszyć. Jej rezultaty są natury stylistycznej, jak różnica między długą powieścią a krótką nowelą. I dlatego może być ciekawa. Rzeczywiście, to zainteresowanie mi zostało, łącznie z upodobaniem do nowelek. Psychoanaliza z Lacanem pozwalała szybciej zacząć żyć własnym życiem? Niezaprzeczalnie. To właśnie zyskał chyba każdy, kto uczestniczył w sesjach. Pragnienie, które w nas tkwi, jest źródłem irytacji i choć je od siebie odsuwamy, wywołuje dojmujące symptomy. Psychoanaliza rzuca nieco światła na te symptomy i przynosi ulgę w cierpieniu. Uwalnia pragnienia, pozwala pod każdym względem pełniej żyć. Odnosi się to zarówno do życia uczuciowego, jak i do decyzji o macierzyństwie albo do działalności zawodowej. Zawsze byłam pracowita, ale dzięki sesjom zyskałam w pracy rozmach, poczucie szczęścia i niegasnący zapał. Powiedzmy sobie jednak szczerze, psychoanaliza u Lacana to nie żarty. Kozetka nie służyła relaksowi. Trudno się z nim pracowało. Jedną ręką cię trzymał, a drugą... Stratonava, jak mówią Włosi. Stratonava, to znaczy? Chwytał cię jedną dłonią, a drugą trząsł cię i szarpał. Mocno trzymał, nie można się było wyrwać. Od pierwszej chwili wiedziałam, że z nim czeka mnie coś, może nie strasznego, ale bardzo ryzykownego. Potem musiałam wyjechać do Włoch. Po powrocie pewnego dnia puściły mi nerwy. Powiedziałam mu wtedy, że go zarazem kocham i nienawidzę, odparł. Od czegoś trzeba zacząć. Je vous aime et je vous déteste. Voilà. Il m'a dit, il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui vous êtes marié. Dziś ma pan żonę i dwoje dzieci, ale do Lacana trafił pan jako ksiądz. Co się stało? Il a provoqué une espèce de scission. Dokonał rozłamu między ideałem, do którego byłem przywiązany od wczesnego dzieciństwa, a moimi rzeczywistymi potrzebami. Do zakonu trafiłem mając 10 lat. Święcenia otrzymałem w wieku 25 lat. Lacan odciął ten ideał od moich prawdziwych uczuć. Psychoanaliza odłączyła pana od Kościoła, czy od Boga także? To akurat się nie zmieniło. Wątpiłem przedtem, wątpię teraz.
Je doute maintenant. Alors Lacan, il est Lacan traktował ludzi surowo czy łagodnie? Postępował twardo, ale był łagodny, dlatego kontynuowałem terapię. Bliski przerwania własnej psychoanalizy zapytałem kiedyś Lacana, dlaczego wydobycie nieświadomości na światło dzienne kosztuje tyle wysiłku? Odpowiedział, że prawda zawsze jest trudna do zniesienia, a dzięki psychoanalizie często dowiadujemy się o sobie rzeczy, o których wolelibyśmy nie wiedzieć. Im bliżej prawdy jesteśmy, tym bardziej chcemy od niej uciec. Dlatego zawsze odradzał psychoanalizę osobom, które chciały tylko lepiej poznać siebie. Ciekawość to za mało. Coś musi uwierać, przeszkadzać i intrygować, by wytrwać w terapii. Trzeba pragnąć istotnych zmian w swoim życiu. Lacan nigdy niczego przed pacjentem nie udawał, ale twardo opowiadając się po stronie prawdy, dowodził też głęboko ludzkich uczuć. Urodziłam się w roku 1938 w Niemczech. Przeżyłam tam lata wojny ze wszystkimi okropnościami i okres powojenny pełen strachu, głodu i kłamstw. Po tym wszystkim chciałam na zawsze wyjechać z Niemiec. Na pierwszym spotkaniu zapytałam Lacana, czy z tego cierpienia można się wyleczyć. Przyszłam z nadzieją, że psychoanaliza po prostu jakoś wyrwie mi ten ból. Popatrzył na mnie w swój ujmujący sposób i powiedział, to praca na całe życie. Pewnego dnia, podczas sesji, opowiedziałam mu o swoim śnie. Budzę się codziennie o 5 rano. A właśnie o 5 gestapo zabrało Żydów. W tym momencie Lacan zerwał się z fotela, podszedł do mnie i niezwykle delikatnie dotknął mojego policzka. Zrozumiałam ten gest. Przekształcił gestapo w gest. Gest niesłychanie czuły. Nie zmniejszył on bólu, ale przekształcił go w coś innego. Teraz, 40 lat później, ilekroć wspominam tamto spotkanie, wciąż czuję na policzku dotyk dłoni Lacana. Gest, którym przyzywał człowieczeństwo. Dostrzeżony symptom interpretował w taki sposób, że dla słuchającego brzmiało to jak żart, jak dowcip. Był bardzo błyskotliwy. Możemy też dodać, że był wolny. Radosna wolność cechująca zarówno jego pracę, jak i życie codzienne kontrastowała z surowym formalizmem i powagą współczesnych mu psychoanalityków. Rozbijał sztywne ramy psychoterapii, zmieniając swój gabinet w miejsce dość burzliwe. Każdy analizant przychodził na określoną godzinę, ale na miejscu nigdy nie wiedział, o której Lacan go wezwie. Salon i biblioteka były pełne ludzi. Młodsi, onieśmieleni, czekali w milczeniu. Starsze pokolenie gawędziło jak gdyby nigdy nic, choć trudno o gorsze warunki do rozmów. Czasami wszystkie miejsca były zajęte. Czasami nie spotykało się nikogo. Funkcjonował na zupełnie innych zasadach niż świetnie zorganizowany Freud, u którego była jedna osoba w poczekalni, jedna w gabinecie, godzina na pacjenta, minimum kontaktów między ludźmi. Tu było zupełnie inaczej, więc i relacje były inne. Nie ograniczał swojej praktyki do ścian gabinetu. Był bardzo ruchliwy i łamał wszelkie standardy.
Lacan, wchodząc do gabinetu, zamykał za sobą drzwi. Bardzo często jednak tego nie robił. Powiedzmy, że zapominał. W rezultacie wszyscy czekający stawali się świadkami rozmowy w gabinecie. Ale zamiast dramatycznych wyznań Edypa, słyszeli ten sam banalny refren przerywany rozdzierającymi westchnieniami Lacana. To prawda, często mu się zdarzało zrobić coś nieoczekiwanego. Na przykład zostawiał niedomknięte drzwi, gdy leżałam na kozetce. Kiedyś ośmieliłam się poprosić, żeby je zamknął i zrobił to. U Lacana podział na przestrzeń prywatną i publiczną właściwie nie istniał. Były ze sobą przemieszane. Z jednej strony miałem wrażenie wielkiej intymności. Nigdy się nie dowiedziałem wielu rzeczy o ludziach, których spotykałem u Lacana nawet kilka razy w tygodniu. Z drugiej strony, sprawy prywatne i publiczne mieszały się tam ze sobą i rozgrywały na oczach publiczności, na scenie świata. Des interpellations, des choses se déroulaient sur une scène, disons sur la scène du monde. Par exemple, ton père laissait le téléphone. Twój ojciec nie wyłączał telefonu w gabinecie? Ojciec jako uważny psychoanalityk, zawsze gotowy każdego wysłuchać, nigdy nie rezygnował z tej formy kontaktu. Świat cały czas istniał także poza gabinetem. En tant qu'analyste, à chacun, le monde existait encore. Telefon stał na podłodze. Pamiętam pewną Amerykankę, która przyjechała w sprawie swojej córki. Była rozczarowana, bo ani stojący na ziemi aparat, ani sposób urządzenia naszego mieszkania nie odpowiadały jej wyobrażeniom o gabinecie słynnego psychoanalityka. Co by powiedziała, wiedząc, że Lacan czasem przerywał sesję, lekceważąc grafik spotkań? Tylko sesje o zmiennym czasie trwania pozwalają skorzystać z momentu otwarcia się nieświadomości. Jeśli analityk przerwie spotkanie w momencie, gdy analizant powie coś dla siebie nieoczekiwanego, efekt będzie ciekawszy niż wówczas, gdy pacjentowi da się czas, by sobie uświadomił, co się stało. Bo wtedy, aż do zaplanowanego końca spotkania, będzie próbował przeinaczyć sens swojej wypowiedzi albo wymyśli sobie wyjaśnienia, które to, co mu się wbrew woli wyrwało, znów całkowicie ukryją lub wymarzą. Do sesji znacznie krótszych niż zalecała praktyka freudowska, Lacan dorzucał jeszcze jedną niedogodność. Nie miał stałego cennika. Z czego wynikała wysokość opłaty? Powiedziałem mu, jaką kwotę dostaję co miesiąc w zakonie. Kazał mi taką sumę płacić za każde spotkanie. Muszę powiedzieć, że to było trudne. Żegnając się ze mną, podał cenę sesji. Takiej kwoty nigdy przy sobie nie nosiłam. Osłupiałam. A on bardzo uprzejmie wyjaśnił. Ale to nie znaczy, że za każdym razem tyle od pani wezmę. Przy pierwszym spotkaniu wymienił na koniec taką sumę, że z wrażenia omal nie zemdlałam. Powiedziałam, że tyle nie mam. Proszę więc dać tyle, ile pani ma. Odparł. Opróżniłam portmonetkę. Ale przy kolejnym spotkaniu powiedziałam, że zależy mi na tym, by psychoanalizę koniecznie robić z nim,
Jednak nie mogę mu za każdym razem płacić kwoty, której zażądał. Wtedy poprosił, bym dawała tyle, ile chce. I là, il ne m'a pas dit, donnez-moi ce que vous avez. Il m'a dit, donnez-moi ce que vous voulez. Podobno przez ponad rok nie płacił pan Lacanowi ani centyma. Zgadza się. Jak często pan przychodził? Najpierw dwa razy w tygodniu, potem codziennie z wyjątkiem soboty. Nie prosił o pieniądze? Nigdy. Jak to możliwe? Lacan słynął przecież z wysokich stawek. Miał opinię człowieka, który bardzo lubi pieniądze. Tymczasem mój przykład dowodzi, że był przede wszystkim psychoanalitykiem. Zgłosiłem się do niego na terapię. Widział, że robię, co mogę i pozwolił mi na to. Umiał czekać. Był cierpliwy. Czekał, aż będzie pan mógł zapłacić? Tak jest. Uderzające było to, jak bardzo w jego wypadku pieniądze nie miały związku z wartościami i obyczajami mieszczaństwa. Posesji sam sobie brał zapłatę, wyciągał ją z twojej kieszeni, zaglądał ci przez ramię, żeby sprawdzić, ile mu dajesz, albo sam sięgał do twojego portfela. Takich rzeczy się nie robi. Nikt się tak nie zachowuje. Pieniądze upychał w szufladzie, z której się wysypywały. Widać było, że nie ma pojęcia, ile tam jest. Tym zajmowała się Gloria. Jego pochłaniała psychoanaliza i chęć pokazania ludziom czegoś więcej niż problem, z którym przyszli. C'est celui de la psychanalyse et d'intéresser chacun de ceux qui venaient le voir à une dimension d'un intérêt au-delà de ce qui était ses intérêts évidents. Niezliczeni pacjenci, długie kolejki, krótkie sesje i wygórowane ceny tworzyły legendę Lacana. W latach 50. uchodził za naczelnego heretyka psychoanalizy. Ale jego nonkonformizm dał o sobie znać już w latach 30., gdy jako młody psychiatra badał zaburzenia pacjentki imieniem Aimé. Publikacja przypadku Aimé oznaczała zerwanie z ówczesnymi mistrzami psychiatrii. Zajmowali się oni przede wszystkim symptomatologią, a ich główna ambicja polegała na tym, by jakąś grupę objawów opatrzyć swoim nazwiskiem. W gruncie rzeczy potrzebowali jak największej liczby przypadków, które potwierdzałyby istnienie kolejnych jednostek chorobowych. Lacan zajął stanowisko przeciwne. Chciał pokazać, że za pomocą pogłębionego studium jednego przypadku można powiedzieć o pacjentach więcej, niż dorzucając kolejne liczby do statystyk. Statystyki dają wprawdzie pewne informacje o samej chorobie, ale nie o pacjencie, nie o podmiocie. Lacan wprowadził do psychiatrii odrębność podmiotu. C'est tout de même la singularité du sujet, le un par un. Sprzeciwiając się tyranii liczb i nie chcąc w obliczu cierpienia postępować jak lekarz, Lacan wywołał skandal, twierdząc, że symptom to coś, co dla wielu osób jest najbardziej realne. Wygłaszał słowa szokujące w ustach terapeuty. Mówił przecież o symptomie, który uprzykrza nam życie, który inni nazywają zaburzeniem i od którego medycyna chce nas uwolnić. Tymczasem zdaniem Lacana trzeba uważnie słuchać, co dany objaw nam mówi. Nie zwalczać go ani nie przyjmować z rezygnacją, lecz oswoić i przekształcić. Czy spotkanie i psychoanaliza z Lacanem zmieniły pańskie spojrzenie na medycynę? Tak. Stałem się niezdolny do wykonywania zawodu lekarza. Doświadczenie psychoanalizy sprawiło, że odrzuciłem perspektywę wiedzy i postawę mistrza, które bardzo mi odpowiadały, gdy byłem początkującym lekarzem. Pamiętam, jak uczono mnie praktyki medycznej. Robiono to bardzo dobrze. Pierwsze obserwacje pacjentów prowadziłem na neurologii. Badanie jednej osoby trwało średnio godzinę.
Stopniowo uczyłem się pomijać wszystko, co dotyczy spraw osobistych, brać w nawias zdarzenia i anegdoty z prywatnego życia pacjenta. Uwzględniałem tylko informacje obiektywne, wymierne i sprawdzalne. W dniu, w którym wszedłem do gabinetu doktora Lacana, odkryłem to, co w pacjencie jest jednostkowe, osobiste, indywidualne. Le jour où j'ai pénétré dans le cabinet du docteur Lacan. Freud odkrył psychoanalizę, studiując przypadek histerii, czyli nerwicy u Dory. Lacan był dłużnikiem cierpiącej na psychozę paranoidalną ME. Dlatego przez całe życie regularnie bywał na konsyliach lekarskich w szpitalu psychiatrycznym. Zawsze czymś młodszych kolegów zaskakiwał. Znalazłam notatki z tamtych czasów. Nagryzmoliłam je, gdy przyszedł do nas na odprawę. Zwykle starzyści nim się nie zajmowali, ale wtedy mnie o to poproszono. Nigdy wcześniej nie spotkałam go osobiście. Od pierwszej chwili byłam zaskoczona. Zjawił się na schodach, przed wejściem do budynku, z uśmiechem od ucha do ucha, jakby spotkał starą, dobrą znajomą. To było naprawdę zaskakujące. Zanotowałam sobie swoje wrażenia. Uprzedzająco grzeczny, tkliwie uprzejmy, zanadto uśmiechnięty, straszliwie złośliwy, uszczypliwie przenikliwy. Doucereusement agréable, outrageusement courtois, abusivement souriant, terriblement cinglant et malicieusement perçant toujours. Ten sam człowiek. Chwilę później, w obecności pacjentów, zmieniał się nie do poznania. Umiał słuchać. To był dla niego kluczowy moment. Pozwalałby chory jak najwięcej go o sobie nauczył. Z niesłychaną uwagą przekazywał potem swoją wiedzę całemu audytorium. Dobierał szczególnych słów z pominięciem wszelkich syndromów chorobowych. Jego prezentacje były rewolucyjne w stosunku do tradycyjnych odpraw. Lekarze zwykle starają się wykazać, w którym ze zdefiniowanych obrazów klinicznych plasuje się dany przypadek. Lacana interesowało indywidualne doświadczenie. Niestety, rewolucje nie zawsze są mile widziane. I choć koledzy cenili oratorskie talenty Lacana, bez skrupułów wykluczyli go ze swojego grona. Przeniósł się do École Normale Supérieure, gdzie miał stworzyć własną szkołę psychoanalizy. Lacan został usunięty z uczelni medycznych, w których pracował. Jak sam mówił, nałożono na niego ekskomunikę. Dzięki Altisserowi przygarnęła go École Normale, gdzie dostał do dyspozycji audytorium. Wraz ze zmianą miejsca pracy Lacan zyskał znacznie większą publiczność, przyciągając na zajęcia najbardziej błyskotliwe umysły spośród młodych intelektualistów. Mogliśmy tam słuchać dyskusji takich uczonych jak Michel Foucault, który właśnie opublikował Historię szaleństwa, albo Roland Barthes z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Georges Dumézil z perspektywy historii religii odkrywał przed nami zalety strukturalizmu stosowanego także poza dziedziną, w której powstał, czyli językoznawstwem de Saussure. Często pojawiali się gościnnie Lévi-Strauss z Collège de France, Derrida i Altis. I jeszcze Georges Canguilhem, mistrz Foucaulta, bardzo podziwiany przez Lacana.
Pierwszy raz zobaczyłem i usłyszałem Lacana na jednym z najświetniejszych seminariów, jakie kiedykolwiek wygłoszono. Wywarł piorunujące wrażenie. Mówił rzeczy niesłychane. Nawet na filozofii nie przywykliśmy do wystąpień tak zwięzłych, niezależnych i błyskotliwych. Mówił tak, jak pisał. Co wydawało mi się z jednej strony niesłychaną arogancją, ale z drugiej strony było czymś wyjątkowym. Oczekiwałem zaskoczenia. Miałem nadzieję, że nie będzie wiadomo, w jaki ton uderzy za chwilę. Podobnie jest w muzyce. Lubię utwory, w których nie mogę przewidzieć następnej nuty. Już na początku pierwszej konferencji poczułem, że ogarnia mnie szczęście. Stosunek seksualny nie istnieje. Błądzą nieomylni. Kobieta nie istnieje. Miłość to dawanie czegoś, czego się nie ma. Nieświadomość jest dyskursem innego. Czy Lacan wypowiadał się w sposób zrozumiały? Zwykle za klarownie piszących uważa się autorów, którzy tworzą zrozumiałe zdania. Bierzemy jedno z nich i wszystko jasne. U Lacana mamy klarowną sieć. Do zrozumienia tekstu konieczna jest znajomość całości, a w niej wewnętrznych powiązań tworzących liczne sieci. Każda ścieżka w tych sieciach pozwala na odkrywanie innych aspektów opisywanej rzeczywistości. Psychoanaliza o kwestiach obyczajowych czy ideach wspominała tylko w kontekście nieświadomości, seksualności i snów. On mówił o wszystkim. Wielką wagę przywiązywał do filozofii. Wygłaszał znakomite wykłady na temat teatru. Znając chiński, interpretował chińskie napisy. Rozwiązywał trudne zadania z algebry lub topologii. Imponował wszechstronną wiedzą. Lacan nie stał się niewolnikiem środowiska, do którego należał. W swojej pracy wykraczał poza dyskurs psychoanalityczny. Czerpał z wielu źródeł i z różnych dziedzin nauki. Wśród jego przyjaciół był Maurice Merleau-Ponty i Martin Heidegger. Był Michel Leris i Jean-Paul Sartre, który zgłosił się do Lacana na konsultacje i terapię z powodu dokuczliwych halucynacji. Byli artyści, w tym wielu aktorów. Często chodził do teatru i miał wspaniałe seminaria na temat dramatu od Sofoklesa po Claudela i Jeaneta. Ożenił się ze znaną aktorką, Sylwią Bataille. Przyjeżdżała na nasze spektakle, gdy pracowałem z Chéreau w Lyonie. Mama była aktorką kinową, bardzo popularną i powszechnie podziwianą w czasie, gdy się poznali z ojcem. Z pewnością dla ojca było czymś bardzo odkrywczym wszystko, co mu opowiadała o aktorstwie. Apprenait beaucoup de choses à mon père que d'entendre ma mère parler de ce que c'est que être acteur. Lata 60. oznaczały ważny moment w życiu Lacana. Wykłady, które zaczynał głosić w swoim mieszkaniu dla 20 osób w murach École Normale, nabrały rozmachu. Każdy mógł go posłuchać. W audytorium gromadził się niebywale różnorodny tłum. Byli w nim psychiatrzy, matematycy, historycy, socjologowie, filozofowie, ekonomiści. Ludzie z rozmaitych światów, których złowił Lacan. Przyciągał pewne pokolenie, nie mające jednak większego związku z chronologią. Nigdy nie było wiadomo, czego się spodziewać, idąc na wykład Lacana. Nie mieliśmy pojęcia, co usłyszymy. Po wszystkim okazywało się zresztą, że każdy usłyszał coś innego,
często bardzo osobistego, adresowanego do siebie. To było zabawne. Podsumowanie seminarium odbywało się w barze. Ten debriefing uświadamiał nam, jak niejednoznacznym językiem posługuje się Lacan. Dlatego w jego słowach każdy znajdował coś wyjątkowego. To w École Normale Lacan poznał mojego brata, Jacques'a Alaina. Przynajmniej jeden wie, o co mi chodzi, zauważył. Powierzył mu redakcję swoich pism i widział w nim następcę. Jacques Alain był kolejnym z ochotników, którzy próbowali przygotować do druku seminaria ojca. Za każdym razem kończyło się katastrofą. Ojciec nie tego oczekiwał. Kamień spadł mu z serca dopiero, gdy zgłosił się Jacques Alain z gotową redakcją czterech podstawowych pojęć psychoanalizy. Ojciec nie posiadał się z radości i natychmiast polecił mu zająć się wszystkimi tekstami. Praca dla ojca dawała Jacques'owi Alainowi radość i satysfakcję. Była jego oczkiem w głowie. Przygotowanie do druku tak złożonych wystąpień wymagało przemyślenia i przeredagowania tekstów. Dlatego Lacan upierał się, by wydawnictwo uwzględniło w kontrakcie mojego brata jako współautora dzieła. Oto efekt pracy. Seminaria są tłumaczone na wiele języków i zaliczane do najważniejszych dzieł XX wieku. W dodatku czytelnicy twierdzą, że podczas lektury słyszą Lacana. Czytając seminaria, mam wrażenie, że słyszę jego głos i czuję obecność. To coś zupełnie innego niż lektura tekstów filozoficznych, przy której jestem świadoma, że zanurzam się w przeszłości. Trudno usłyszeć głos Kanta czy Hegla. Lacan nie stawia kropki nad i. Zostajemy z niedosytem, który zachęca, by przejść do kolejnej lekcji. Te seminaria są tak żywe, że coś we mnie poruszają. Seminaria w ogóle nie przypominają tekstów teoretycznych ani z dziedziny filozofii, ani psychoanalizy. Pas du tout la même chose que lire un texte théorique philosophique ou même un texte théorique psychanalytique. Lacana można naprawdę usłyszeć i zobaczyć. W roku 1973, w wieku 72 lat, po raz pierwszy i jedyny wystąpił przed kamerami. Nad nagraniem czuwał jeden z największych dziś reżyserów francuskich. Czy praca z Lacanem była czymś wyjątkowym? Widziałem w nim utalentowanego aktora, który interpretował własne słowa. W takim wypadku interpretacja wykracza poza rolę. Nie ma różnicy między telewizją a słuchaczami, przed którymi od dawna występuje na seminarium. Naprawdę nie ma? W obu wypadkach chodzi o spojrzenie. Proszę nie sądzić, że przemawiam w przestrzeń, do nikogo. Kierownictwo telewizji na widok gotowego nagrania kategorycznie zabroniło emisji programu. Ktoś inny pewnie przyjąłby decyzję z rezygnacją i złorzeczeniem, ale nie Lacan. Nie miał wprawdzie pojęcia o telewizji, za to uczył, by nigdy nie rezygnować ze swoich pragnień. Lacan przejął dowodzenie. Miało być tak, jak powiedział, i nie inaczej. Ruszył na wojnę. Wydzwaniał do drobnych urzędników z telewizji i wydawał im polecenia, od których nie było odwołania. Par téléphone qui était absolument incontournable et tous les importants. Wśród grubszych ryb byli tacy, z którymi miał już kiedyś do czynienia, na przykład goszcząc ich na kozetce w swoim gabinecie. Wszystkie kontakty zostały uruchomione.
Liczne telefony doktora, interwencje, listy, prośby i groźby narobiły w końcu tyle szumu wokół całej sprawy, że program musiał przejść. Mało tego, Lacan zażyczył sobie emisji o najbardziej nieprawdopodobnej porze. Wiedział, że jeśli tego zażąda, dostanie zgodę. Czyli o której? O 20:30, przez dwie kolejne soboty wieczorem, w porze największej oglądalności w programie pierwszym. Zdumiewające. Mówiłem, że Lacan to niezwykły gość. Pragnienia nie pozwalały mu ustać w miejscu, co widać nawet na zdjęciu z Albertem Camusem i Simone de Beauvoir, które Brassai zrobił w pracowni Picassa. Krótko przed śmiercią mówił do studentów w Caracas: bądźcie lakanistami, jeśli chcecie. Ja jestem freudystą. Choć zapoczątkował najważniejszy od czasów Freuda kierunek w psychoanalizie, sam się z nim nie utożsamiał. W czasie II wojny światowej udzielał schronienia uczestnikom ruchu oporu i konsekwentnie odmawiał wszelkich publikacji. Gdy ludność żydowską zmuszono do noszenia żółtych gwiazd Dawida, dał swojej córce imię biblijne Judyty. Nazwał mnie Judith. Urodziłam się w roku 1941, więc to bardzo ciążyło na moim życiu, ale był wielkim optymistą. Wierzył w sens oporu i go stawiał. Wiosną 2011 roku, 30 lat po śmierci Lacana, pojechałem do Wenecji. Freud też lubił to miasto, gdzie mówią kamienie. Błądząc wśród kanałów, szukałem w pamięci obrazów Lacana. Dlaczego tak mało mówił nam o sobie przez wszystkie lata, gdy widywaliśmy się prywatnie? Czemu nigdy nie słyszałem jego wspomnień? W Paryżu poszedłem do brata. To dzięki niemu poznałem Lacana, Judith, gabinet przy ulicy Lille i psychoanalizę. Gdy go zobaczyłem po raz pierwszy, zbliżał się do siedemdziesiątki. Można powiedzieć, że obaj, przy czym ty nieco później, poznaliśmy go u schyłku życia, ale zdecydowanego żyć do ostatniej sekundy. Nie spotkałem nikogo, komu nostalgia byłaby tak obca jak Lacanowi. Nigdy nie snuł wspomnień. Właściwie nigdy nie mówił o przeszłości. Poznałem go w styczniu 1964 roku. Zaledwie 3 miesiące wcześniej przeżył gorzki zawód, gdy koledzy usunęli go z uczelni. Nigdy nie wracał do tego okresu. Przez 16 lat naszej znajomości zadałem mu może ze 3 lub 4 pytania związane z jego historią. Odpowiedział, ale to go nie interesowało. Żył chwilą bieżącą, odrobinę wybiegając w przyszłość. Nie obchodzili go potomni? Ludzie istnieli dla niego tylko jako pojedyncze osoby. Dlatego przez 20 lat zwlekał z publikacją seminariów. Wolał mówić do ludzi, widzieć jak reagują, słuchać ich, rozmawiać z nimi. Myśl, że miałby się zwrócić do mas, do świata czy do potomnych, była mu kompletnie obca. Ça lui était parfaitement étranger. Potomność to abstrakcja, także dla Lacana. Mógłbym przytoczyć z pamięci, ale wolę przeczytać wiersz Raymonda Queneau, który tu pasuje.
Lacan bardzo go lubił i często cytował. Queneau pisał w duchu Lacana. A gdybym tak dziś wieczorem napisał wiersz dla potomności, do Kreuzet, świetny pomysł, czuję, że dam radę. Zaczynam. I potomności mówię. Gówno. Nieźle wykiwa na potomność, która czekała na swój wiersz. Cóż znowu? To bardzo lakanowskie. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Dorota Kulikiewicz, czytał Maciej Orłowski.